Grzyby chorobotwórcze i powodowane przez nie choroby są właściwie w każdym sezonie wegetacyjnym tym czynnikiem, który limituje zarówno jakość, jak i ilość plonu. Należy pamiętać o tym, że ochrona roślin to proces wieloetapowy, który wymaga naprawdę od producentów zarówno zbóż, jak i innych gatunków roślin rolniczych dużo uwagi, przede wszystkim postawienia na pewne sprawdzone rozwiązania, również niekiedy zdobycia wiedzy w bardzo krótkim czasie, tak aby pod koniec sezonu wegetacyjnego te środki, które zostały spożytkowane na wykonanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, odpłaciły się w postaci wysokiej jakości plonu. Jeśli chodzi o wykonywanie zabiegów z użyciem fungicydów w zbożach, proces, jak wspomniałem, jest to proces wieloetapowy, który zaczyna się właściwie już jesienią. Bardzo duża rzesza rolników wie o tym, że wybór prawidłowo dobranej do plantacji odmiany, charakteryzującej się posiadaniem genów odporności, może ułatwić w procesie ochrony wybór środków ochrony roślin. Jeśli chodzi o zastosowanie zapraw nasiennych, dlatego Państwo na samym końcu sezonu wegetacyjnego nie widzicie chorób, które są przez te zaprawy ograniczane, ponieważ zaprawy, które stosujecie i które są stosowane przez hodowców wraz z materiałem nasiennym, umożliwiają praktycznie stuprocentową kontrolę nad chorobami takimi jak śniecie, głownie czy inne patogeny, które mogą być ograniczane przez ten proces zaprawiania. Jeśli chodzi o jesienne zabiegi z zastosowaniem fungicydów, wiecie Państwo bardzo dobrze, że pogoda czy też klimat otaczający nas zmienia się i nie inaczej jest z grzybami chorobotwórczymi, które w wyniku tych zmian klimatycznych dostosowały się do panujących warunków i wytworzyły rasy specyficzne, które właściwie w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od tego, czy jest wilgoć, czy jest sucho, zimno, czy ciepło, pogoda każdorazowo będzie umożliwiała rozwój jakiejś konkretnej grupy agrofagów. Jeżeli chodzi o te zabiegi wykonywane jesienią, tutaj na wielu plantacjach każdorazowo widujemy zarówno rośliny porażone przez sprawcę mączniaka prawdziwego zbóż i traw, przez sprawcę rdzy brunatnej pszenicy, jeżeli chodzi o ten gatunek, ale również na plantacjach jęczmienia widoczne jest porażenie roślin przez plamistość siatkową liści czy inne patogeny, które mogą w tym czasie na plantacjach wystąpić. Bardzo ważne jest, aby w okresie jesieni bardzo często lustrować plantacje, tak aby jeżeli nadejdzie konieczność zastosowania fungicydu, który oczywiście najlepiej odpowiada aktualnej sytuacji polowej, tak abyśmy mogli bardzo szybko przystąpić do działania, abyśmy mogli właściwie w zalążku zlikwidować te patogeny, które znajdują się czy to na młodych, rozwijających się liściach, czy to na niby źdźbłach, bo wiecie Państwo bardzo dobrze, że te choroby, które nie zostaną zwalczone jesienią, przy okazji zabiegu T0 między innymi, później w okresie zimy i w okresie wiosny kolejnego tutaj roku będą stanowiły już duże zagrożenie dla rozwijających się plantacji. Jeśli chodzi o te zabiegi, które wykonywane są wiosną, tak jak wspomniałem, one będą stanowiły kontynuację zabiegów jesiennych. Jeśli prawidłowo dokonamy lustracji plantacji jesienią, prawidłowo określimy stopień zagrożenia przez agrofagi występujące w tym okresie, później w okresie wiosennym łatwiej będzie nam dostosować zabiegi z użyciem fungicydów, ponieważ przede wszystkim będziemy znali już stopień porażenia naszych roślin, a po drugie będziemy wiedzieć, które gatunki wymagają od nas szczególnej uwagi. Jeśli chodzi o zabiegi wiosenne, tutaj przede wszystkim ukierunkowane one są na ochronę podstawy źdźbła i rozwijających się liści. Wiecie Państwo bardzo dobrze, że te zabiegi, które określa się fachowo mianem zabiegów w terminie T1, czyli zabiegi wykonywane w okresie końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło pierwsze, drugie kolanko, czyli w fazie BBCH 29 do 31-32, stanowią niejako fundament ochrony roślin i tak jak budowa dobrego domu opiera się na prawidłowo wykonanym fundamencie, tak samo tutaj w przypadku ochrony roślin, zbóż, ten fundament stanowi zabieg w okresie T1, czyli zabieg, który stanowi bazę i który ma na celu ochronę, tak jak wspomniałem, zarówno podstawy źdźbła, która porażana może być w tym czasie przez fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, przez łamliwość zbóż i traw, czy chociażby ostrą oczkową plamistość, ale przy okazji oczywiście wykonując ten zabieg również zwalczamy występujące w czasie wiosennym na liściach patogeny takie jak
grzyb Blumeria graminis, czyli sprawca mączniaka prawdziwego zboży traw, grzyb Puccinia recondita, czyli sprawca brdzy brunatnej pszenicy, czy też Puccinia striformis, czyli sprawca rdzy żółtej zboży traw. Jak już wspomniałem, bardzo duża gama patogenów wykształciła w tej chwili rasy, które mogą rozwijać się w niskich temperaturach. Wspomniana przeze mnie rdza żółta między innymi jest dobrym przykładem takiej choroby. Kiedyś uważano, że właściwie jedynie w chłodnych i wilgotnych warunkach choroba ta wystąpi zarówno już w okresie jesiennym, jak i wiosennym, na właściwie wszystkich gatunkach zbóż, i na pszenicy, i na życie, przeżycie, i niekiedy też jęczmieniu. W tej chwili, między innymi dzięki temu, że grzyb Puccinia striformis wytworzył takie rasy, które są w stanie rozwijać się właściwie już w każdych warunkach termicznych, tak jak wspomniałem, niezależnie od tego, czy jest jasno, czy jest ciepło, czy jest zimno, sucho, czy pada, na bardzo wielu plantacjach już późną jesienią i wczesną wiosną jesteśmy w stanie zarówno prawie pszenicy, czy pszenżyta znaleźć liście porażone przez ten grzyb. Objawy porażenia są dość charakterystyczne, ponieważ początkowo są to występujące na powierzchni blaszek liściowych poduszeczki ułożone w sposób liniowy, wzdłuż nerwów. Tutaj kolor tych poduszeczek to od pomarańczowego do ciemnożółtego i w tych poduszeczkach znajdują się uredospory, czyli zarodniki, które następnie z masami powietrza porażają następne piętra liściowe. Jeżeli dopuścimy do rozwoju choroby w późniejszych fazach wegetacyjnych sezonu, choroba zaatakuje kłosy, jest wtedy bardzo trudno o dobrej jakości plon. Tutaj według źródeł literaturowych może nawet dojść do 50-60% strat w ilości i jakości plonu. Jeśli chodzi o zabiegi wiosenne, jak już wspomniałem, bardzo dużą uwagę musimy tutaj przykuć do zastosowanych substancji czynnych. Wiecie Państwo bardzo dobrze, że temperatury, które panują w okresie wiosennym, z jednej strony preferują nam tutaj rozwój pewnych gatunków grzybów, z drugiej strony te temperatury z jednej strony umożliwiają stosowanie poszczególnych substancji czynnych, z drugiej strony nie są wskazane do stosowania innych substancji czynnych. Mam tu na myśli temperatury, które są oczywiście powyżej zera, bo trudno, aby stosować ochronę roślin w warunkach, kiedy rośliny jeszcze nie podjęły pełnej wiosennej wegetacji. Należy jedynie pamiętać, że tutaj w przypadku tych zabiegów wiosennych, aby te temperatury odnosić do dobowego przebiegu. Jeżeli dla przykładu substancje czynne z grupy triazoli osiągają najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12 stopni, nie oznacza to oczywiście, że w temperaturze 5 czy 7 stopni nie będą one działać, ale oznacza to, że rośliny będą wolniej metabolizować substancję czynną. Prawidłowy dobór substancji czynnych oznacza oczywiście zarówno umiejętne dobranie substancji czynnej do panujących na polu warunków, ale również oznacza takie dobranie tych substancji czynnych poprzez czy to kupno gotowego produktu złożonego z kilku substancji czynnych najlepiej, czy to wybór produktów chemicznych, które zarejestrowane są i zbudowane na jednej substancji czynnej, aby umożliwiły one z jednej strony jak najszersze spektrum zwalczanych chorób oraz przede wszystkim wpisywały się również tutaj w strategię ochrony danej plantacji. Wiecie Państwo bardzo dobrze, że właściwie w ostatnim czasie bardzo duża ilość substancji czynnych ulega wycofywaniu przez Unię Europejską i tutaj bardzo duża właśnie rola producentów rolnych, aby stosować środki, które z jednej strony są bardzo skuteczne, z drugiej strony, które są sprawdzone, a z trzeciej strony właśnie takie, które odpowiadają wysokim standardom produkcji rolnej i umożliwiają na samym końcu sezonu osiągnięcie wysokich plonów dobrej jakości. Skuteczna ochrona roślin w przypadku wielu producentów rolnych to technologia trójzabiegowa, to znaczy oczywiście wykonanie zabiegu T1, który stanowi fundament ochrony roślin, następnie stosowanie zabiegów w terminie określanym mianem T2, czyli na liść szlagowym, tak by umożliwić prawidłowy przepływ mikroelementów i zbudować plon ziarna, bo musicie Państwo być świadomi tego, że w każdym okresie rozwoju roślin czyha na niewiele niebezpieczeństw, nie inaczej jest z fazą kłoszenia i zabiegiem wykonywanym w fazie zwanej T3. Tutaj również cały szereg grzybów chorobotwórczych, zarówno grzyby rodzaju fusarium, które występują na plantacji przez cały sezon wegetacyjny, zarówno grzyby rodzajów alternaria, cladosporum, czyli te gatunki, które powodują czerń zbóż, oraz w przypadku wystąpienia uszkodzeń, chociażby spowodowanych gradobiciem na przykład, czy innym mechanicznym uszkodzeniem, niestety stanowi to zawsze bramę wejścia dla wielu patogenów. Wspomniana również przeze mnie rdza żółta stanowi bardzo duże zagrożenie dla rozwijających się kłosów.
Jeśli chodzi o wykonywanie zabiegów ochrony roślin w terminie T3, czyli tym, który ma na celu ochronę kłosa, tutaj również musicie Państwo przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jaka jest faza rozwojowa rośliny, która podlegać będzie ochronie oraz jaką substancję czynną użyjecie Państwo do ochrony tychże kłosów. Oczywiście skuteczność ochrony roślin każdorazowo zależna jest z jednej strony od warunków pogodowych, z drugiej strony od ilości inokulum, czyli od ilości patogenów bytujących na kłosie, ale również zależna jest przede wszystkim od terminu wykonania zabiegu. Tu musicie Państwo również mieć na uwadze to, że niekiedy jeden, dwa czy kilka dni powoduje to, że grzyby chorobotwórcze mogą rozwinąć się w sposób istotny i zająć bardzo dużą ilość kłosków, a następnie ziarniaków rozwijających się. A jeżeli uda się nam wykonać zabieg w optymalnym terminie, zastosowaniem środków wysokiej jakości, wysokiej skuteczności, wtedy na pewno nie będzie problemów z uzyskaniem wysokiego plonu i z doprowadzeniem plantacji do zbioru, tak aby bezpiecznie ziarno znalazło się na przyczepie, a następnie zostało umieszczone czy to w przechowalni, czy to w skupie. Przy wyborze środka ochrony roślin bardzo ważne jest również, aby zastosowany przez Państwa produkt zawierał bardzo szeroką rejestrację, to znaczy, aby ilość patogenów, która może być ograniczana dzięki jego zastosowaniu, była na tyle szeroka, że jeśli nawet zdarzy się nam przeoczyć któryś z objawów choroby występującej na plantacji, dany środek będzie bardzo skuteczny i również przy, nazwijmy to przy okazji, zastosowania na septoriozę paskowaną czy na rdzę brunatną, umożliwi nam również ochronę przed innymi patogenami. Bardzo często jest tak, że to, co widzimy na liściach w postaci objawów, czy to w postaci grzybni powietrznej, jak w przypadku mączniaka prawdziwego, czy to w postaci poduszeczek powodowanych chociażby przez sprawcę rdzy brunatnej czy rdzy żółtej, są to już objawy, które są wynikiem niekiedy wielu tygodni rozwoju grzybów chorobotwórczych. Dochodzimy tutaj do takiego pojęcia jak rozwój utajony sprawcy choroby i niekiedy konia z rzędem temu, kto zastosuje środek ochrony roślin w odpowiednim terminie. Dlatego bardzo ważne jest, aby stosować środki ochrony roślin wtedy, kiedy widzimy pierwsze objawy wystąpienia danej choroby, czyli pierwsze poduszeczki, pierwsze fragmenty grzybni widoczne na liściach, gdy widoczne są pierwsze chlorotyczne plamy, czy też nekrotyczne plamy na liściach, wtedy mamy pewność, że zastosowany środek ochrony roślin w jak największym stopniu umożliwi nam ochronę przed dalszym rozwojem tych patogenów. Bardzo często środki ochrony roślin i produkty, które są dla Państwa budowane przez firmy fitofarmaceutyczne, zbudowane są w ten sposób, że dobrane do siebie substancje czynne charakteryzują się różnym mechanizmem działania. Możemy spać spokojnie, ponieważ czy zastosujemy środek w chwili wystąpienia objawów, czy chwileczkę przed wystąpieniem tych objawów, możemy być pewni, że środek osiągnie pełną skuteczność i pozwoli na zwrot kosztów jego zastosowania w postaci wysokiej jakości plonów, dobrej jakości.